Do Krainy Pszczół zaprosił w środę 19 października zespół szkolno-przedszkolny w Rojowie. W gminnym konkursie pod takim właśnie hasłem udział wzięły trzyosobowe reprezentacje czterech szkół podstawowych. Głównym organizatorem odbywającego się po raz pierwszy wydarzenia było koło pszczelarzy w Ostrzeszowie. To jeden z elementów obchodów 140-lecia powstania tej organizacji. Dla uczestników konkursu przygotowano test zawierający przede wszystkim pytania dotyczące życia pszczół oraz powstawania miodu i jego rodzajów, ale też nawiązujące do historii, literatury, a nawet religii. Jaki prorok na przykład odżywiał się miodem i szarańczą? I też tam są wymienione cztery, jedno należy podkreślić. No tu chodziłoby raczej o Jana Chrzciciela. No i takich tam kilka o pszczołach, ile pszczoła ma skrzydełek, ile ma nóżek i podać przykładowo przynajmniej cztery produkty pszczele. Najlepiej z tym niełatwym zadaniem poradziła sobie drużyna gospodarzy, czyli zespołu szkolno-przedszkolnego w Rojowie. Drugie miejsce zajęli reprezentanci szkoły podstawowej nr 1 w Ostrzeszowie, trzecia była szkoła podstawowa w Niedźwiedziu, a czwarta szkoła podstawowa w Rogaszycach. Na laureatów czekały okazałe puchary, wartościowe nagrody oraz słoiki pysznego miodu. Wiedza zdobyta podczas przygotowań do konkursu jest bez wątpienia bardzo cenna. Nie tylko przyda się na lekcjach, ale też poszerzy horyzonty i sprawi, że młodzi ludzie w większym stopniu doceniać będą rolę i znaczenie pszczół dla człowieka. Podejrzewam, że coraz więcej młodych ludzi jest zainteresowanych, co widzimy po wstąpieniu młodych ludzi dookoła, nie? Nie jest to, powiedzmy, tam gremialnie, że po 10 przychodzi, ale 2-3 do roku przyjmujemy. Myślę, że to jest potrzebne dlatego, że no ta pszczoła jednak w środowisku daje bardzo duże efekty. Czy to przemysłowe, czy zapylanie kwiatków na przykład. No różne pożytki z niej czerpiemy. Także uważam, że jeżeli pszczół by nie było, to niedobrze. No Chińczycy zapylają sobie sami, nie? Ale u nas to jest raczej niemożliwe. Zadowolenia z faktu, że to właśnie jego szkoła została gospodarzem konkursu, nie kryje dyrektor Sławomir Kobzda. Nie ukrywam, że zamierzamy właśnie w miesiącu październiku ten konkurs kontynuować. Dlaczego w październiku? Dlatego, że tutaj pszczelarze mówią, że jest to najlepszy termin i niech to pozostanie ich tajemnicą. Dlaczego? Myślałem o terminie wiosennym, ale jednak ten październik przypadł im do gustu i myślę, że wspólnie będziemy to dzieło kontynuować. Myślę tutaj nawet o rozszerzeniu formuły na powiat. No ale zobaczymy. Do tematyki konkursu nawiązywał program artystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli zespołu szkolno-przedszkolnego w Rojowie. Wielkie brawa zebrały m.in. przedszkolaki z grupy o nazwie A jakże pszczółki.